Powiedz, co to nagrywam. Dobrze, nagrywamy. Słuchajcie, kolejna wędka. Kolejna wędka z serii nowych Awidów. Z tego tytułu, że Dariusz się lubuje w ultralightach. Tak, lubuję się bardzo w ultralightach. Lubię mówić o konie, lubię sobie dłubać. Tak jak tutaj przyjechaliśmy, fajne okonki biorą, Remik nie pozwala łowić. Chodź, no gramy film, już koniec tych okonków dłubania. A ja lubię sobie pobawić się, porzucać sobie jakąś gumką małą. Czyli można powiedzieć, że lubisz taką nocną dłubaninę. Tak, zabawy małym. Ślepiej. Słuchajcie, co to jest w ogóle ten Awid? Awid Panfish. Przed rozpoczęciem nagrania rozmawialiśmy tutaj z Remikiem, dyskutowaliśmy na temat, jak go pozycjonować. Gdzie ta wędka jest? W którym miejscu? Co jest za kij? Co nam wyszło? Wyszło, że to jest wędka lepsza technologicznie, o lepszej pracy, ciekawszej od Trouta, którego wcześniej pokazywałem jako wędkę koniową. I od Panfisha też, moim zdaniem. Od którego Panfisha? Zwykłego Panfisha. A, no tak, albo Panfish to zupełnie inny kij. Ja bym Panfisha nie wrzucał do innego worka z Awidem Panfishem. Panfisze to takie kije, wiesz, pleniowe i tak dalej. A mówimy tutaj o tych czysto koniowych kijach. Ale gorszy technologicznie i mniej finezyjny od elitki Panfisha, to jest oczywiście zrozumiałe. Czyli taka tańsza wersja wędki, bardzo ciekawej koniowej. No, gdybyśmy mieli zestawić tego Awida Panfisha, bliżej jest on elitki Panfisha niż Trouta. Tak, jeżeli chodzi o akcję, jeżeli chodzi o pracę samego kija, kij jest bardzo szczytowy, można powiedzieć, że bardzo ostry, pracujący. No, ale ta część szczytowa w porównaniu z elitką Panfisha jest mniej finezyjny jest. Tak, taki tak. Bardziej się majta. Tak, bardziej się majtem, mniej finezyjny, mniej precyzyjny, można tak powiedzieć, ale to ze względów na po prostu tą różnicę bardziej chyba w tych parametrach, tak, materiału i tak dalej. No ale co, odpowiedź, jeśli chodzi o taki budżetowy kij okoniowy? Tak, ja zawsze miałem taki dysonans i problem z proponowaniem wam wędek typowo okoniowych, dlatego że ja zawsze mówiłem, ten Trout był bardzo fajny, bardzo się sprawdzał, ale nigdy to nie było to do końca. To była taka wędka, powiedzmy, na siłę. I tak samo ten dysonans występował w Elite Panfish, bo tam już chyba 2200. Chodzi dokładnie tak. Wędka piękna, super, świetna, ale cholernie droga. I brakowało wędki o normalnych pieniądzach. No i tutaj się Amerykanom na pewno udało to. Tak, wszystkie te LF-y, LXF-y, zawsze to były wędki bardzo mięsiste, trochę za wolne, za mało szczytu, niefinezyjne. Nie były to wędki fajne do... Można było wykorzystać do jigowania, do bawienia się jakimiś tam gumkami, ale nigdy to nie było to. Czyli można w końcu coś za normalne pieniądze, jeżeli chodzi na sam kroje. Czyli to jest wszystko tak, jak ma być, jeśli chodzi o lekką okoniówkę. Tak. I dobra, powiedzieliśmy lekką, czyli przynęty. Przynęty, słuchaj, nie wiem teraz, jaką główkę mi tutaj założyłeś. 1,5 grama, 2 gramy. Miałem wcześniej bodajże gramową główeczkę, no. Taka malutka, mała gumka i to rzucało na normalne odległości. Wczoraj, odbijając, w drugą stronę poszedłem, zakładałem główki dziesiątki i jakieś tam, wiadomo, dwa cale gumki, wędka się kończyła. Czyli komfort mam od grama, myślę, że do 7-8 gramów, super. Czyli w tym modelu LXF-ie aby... Troszeczkę szerzej niż w tych elitach Panfish. Jak tu u Awidu. Tak. A woblerki obrotówki? Wirujące ogonki? No wirujące ogonki to u mnie jest podstawa. No ale dla wędki, ja mówię... Tak, 8-gramowe miota nie stało. My nie mówimy, nie mamy filmu Lubię Darka, tylko Lubię Panfisha. Mnie też. No. Słuchajcie, tak na serio teraz. Wirujące ogonki 8-gramowe bez problemu. Woblery... wszelkiego rodzaju mini crankbaity. Te mini twitche, wszystko. To małe twitche, poperki, jakieś to zabawy. Będą wędkarze brać. Ja ci mówiłem wczoraj, że to może być fajna propozycja też dla pstrągarzy, którzy stosują małe, lekkie przynęty. No, bo zobacz, bo elitki Panfisha kupują
te lepy na pstrągi, to będzie super na pstrągi, bo to bardziej miękkie w środku. Oczywiście, że tak. No to czyli co, podsumowując, można słuchajcie, by... ja nie będę opowiadał jak Remig 3 dni. Ja bardzo precyzyjnie i do rzeczy. Wędka bardzo fajna dla okoniarzy. Wędka z amerykańską flagą chyba, tak, z amerykańską flagą. A jaka miała być, czeska? Nie no, że nie Meksyk czy coś, tylko normalnie robiony awit w Stanach, żeby nie było zaraz jakichś wymysłów i kombinacji, gdzie to było robione i tak dalej. Klasyczny awit, ale finezyjny. W wersji panfish, czyli jak widać, zobaczcie, mamy drugą serię panfisha. Która znowu dana. Druga wędka w awit panfish i bardzo szybko wskoczyła u nas na filmy. Ja tym długim panfishem bardzo lubię łowić. Ja ci powiem, wiesz, że ja dzisiaj porzucałem tą wędką parę razy. No to dziwne, Remi powiedział, Darek, jest 3 razy, bardzo fajny kij. No, bardzo fajny kij. Myślę, że bardziej się ten podobał niż Elite Panfish, bo ten Elite Panfish tak nie bardzo ci podoba. No, bo ten ma tak życia więcej. On bardzo przypomina długiego Avida Panfisha w akcji. Długi Avid... No ten z filmu. Tak, wersji krótkiej. Tylko wersji krótkiej. Skrócony, zwiększony. To i będzie pod smużaki, pod małe rzeczki, pod jakieś larwy, pod te wszystkie inne, będzie super działało. Czyli to nie tylko pod okonie, to i pod klenie będzie, pod pstrągi, pod jazie. Pod wszystko, co gdzie chcesz łowić na małe przynęty. W tym obszarze, co powiedziałem, gram, 8 gramów. No, tutaj zawaliłem na maksa. Jak wariat chciałem podnieść rybę, trzymając za linkę. Efekt wiadomo jaki. Ryba się urwała. Na usprawiedliwienie mogę tylko dodać tyle, że przez ostatnie 4 dni łowiliśmy szczupaki na grube moce zestawy i chyba z przyzwyczajenia chciałem tak samo podebrać tutaj rybę. Chciałem zadać ci pytanie, ale nie będę cię męczył o to, bo chciałem zawsze, ja cię zawsze na końcu męczę o wady i zalety. To ja sobie tak myślę, czy ta wędka wady ma, tak mówię całkiem szczerze. No oprócz ogólnych wad, które są w całych awidach, panfishach i walejach, ta część szczytowa. Ja, czyli co? Szczytówka. Przeszkadzało ci to dzisiaj? Nie, ale myślę, że niektórym może przeszkadzać. Ja mówię, ty. To chłonienie i tak dalej. Mi absolutnie nie zakładasz śliską plecionkę. Nie. Darek mówi, słuchajcie, o tym, że te przelotki są to te przelotki Seaguide'a bez wstawek cyrkoniowych czy tam innych szklanych w środku. I to jest taka kontrowersja, natomiast ja jestem przekonany, że w ciągu kilku lat połowa wędek na rynku. Kontrowersja to jest u nas w Polsce jest to kontrowersja, bo się nie robi w ten sposób wędek, jesteśmy przyzwyczajeni, że musi być ceramika. A ja zadaję pytanie, w takim razie, jeżeli ta przelotka jest zła, to dlaczego Amerykanie wprowadzając nową, ogromną, dwie nowe, ogromne serie, mówię o Abidzie Panfishu, Abidzie Waleju, dlaczego zastosowali takie przelotki? No co, bym się pomyliło? Pomyliło się. No to my będziemy tą pomyloną dzisiaj łowić. Tak, mówimy pomylona, jestem bardzo zadowolony, że jest fajny kij do łowienia okonków, okoni, a jeszcze mało tego, ma trochę mocy. Ja jestem ciekawy, bo ty Wolfram założyłeś, jak ci się ładny szczupak. Ja czekam na to właśnie, bo czekam na prawdziwe, bo nie została ona przetestowana na dużych rybach i udało się dojść jeszcze nic potwornie dużego. Potwornie, czyli na przykład potwór z Loch Ness, tak. Degron. Tak. To nie było takich. No dobra. Cześć.